Powiedzmy, że mamy taką liczbę. I chciałbym, żebyście powiedzieli mi, z ilu setek, z ilu dziesiątek i z ilu jedności składa się ta liczba. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, wystarczy, że przyjrzymy się wartościom cyfr na poszczególnych pozycjach dziesiętnych. W liczbie całkowitej po prawej stronie zawsze jest pozycja jedności. Kolejna cyfra mówi nam, ile mamy dziesiątek. Mamy 3 dziesiątki i kolejna w lewo w tej liczbie ostatnia mówi nam ile jest w tej liczbie setek. I w takim razie ta liczba 832 to to samo co 8 setek, czyli 800 plus 3 dziesiątki, czyli plus 30, 3 dziesiątki, czyli 10 plus 10 plus 10, 10 20 30, a dwie jedności to to samo co 2. plus 2 Możemy liczbę 832 zapisać jako 800 plus 30 plus 2. I taka postać nazywa się postacią rozwiniętą. To jest postać rozwinięta, bo każdą z cyfr rozwinęliśmy do jej pełnej wartości. To jest liczba setek zapisana w pełnej wersji, czyli 800, tutaj dziesiątki i jedności. Inny przykład, który chciałbym, żebyście rozwiązali samodzielnie. Gdybyśmy mieli taką liczbę. Zatrzymajcie film i spróbujcie zapisać tę liczbę w postaci rozszerzonej. Ok, spróbujmy teraz wspólnie. Pomysł jest ten sam, co przy poprzedniej liczbie. Ile mamy setek? Pozycja setek jest tutaj, trzecia od prawej. I widać, że są cztery setki. A cztery setki to to samo co czterysta. Na pozycji dziesiątek mamy jedną dziesiątkę, a jedna dziesiątka. To to samo co 10. I na koniec jedności. Mamy 5 jedności, czyli plus 5. W takim razie możemy zapisać liczbę 415 jako 400 plus 10 plus 5 w postaci rozszerzonej. Spróbujmy teraz w odwrotną stronę. Niech liczba będzie od razu zapisana w formie rozszerzonej. Jak taką liczbę zapisać? W zwykłej postaci liczbowej, w postaci standardowej. Pewnie część z Was zrobiłaby to tak, że dodalibyście 700 plus 4 i otrzymalibyście 704. I to prawda, to jest liczba 704. Ale można przyjrzeć się po kolei wartościom na poszczególnych pozycjach dziesiętnych. Pozycja setek, pozycja dziesiątek, pozycja jedności. Ile mamy setek? Mamy 7 setek. Wpisujemy siódemkę. Na pozycji setek. Ile mamy dziesiątek? Nie ma w tym zestawie żadnej liczby wyrażającej dziesiątki. Możemy więc wpisać na miejsce dziesiątek 0. I na koniec jedności. Widać, że są cztery jedności. Wpisujemy czwórkę na pozycji jedności.